Cześć widzu, witam Cię każdego z osobna i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału z tego powodu, że działo się całkiem sporo, bo zaczęliśmy przesuwać lądowanie Step Downa, skończyliśmy kicker, poleciałem nawet kicker, kij w torze, dwie deski były nieprzykręcone i se odleciały podczas najazdu. Więc zapraszam do oglądania dzisiejszego materiału i ja już więcej nie przedłużam. Ja się zajmę step downem z tego powodu, że step down, który stworzyliśmy w poprzednim odcinku, no wygląda nam tak. Wybicie jest za ostre i jest zbyt dużo czasu wlotu. Kurwa, czasu w locie. No i trzeba to poprawić, żeby to wyglądało lepiej. Nie mam już nic więcej do powiedzenia, więc bierzemy się do roboty. The next day. Kolejny dzień, kolejne szanse, lecimy dalej budować spota i myślę, że widzimy się już na spocie, bo dzisiaj zajmiemy się pewnie obniżeniem step downa, bo chłopaki podobno zrobili wybicie step upa. No i tyle, widzimy się na spocie. No elo. Witam na spocie i kontynuujemy dzisiaj robotę. Zajmiemy się pewnie step downem, który jest do przerobienia. Na pewno solidnego dość. Będzie łagodniejszy. Powstał sobie elegancko dropik na spina. Tutaj jeszcze z rzeczy nowych powstaje sobie przejście tędy. A nie tędy, bo tutaj będziemy, mamy drop póki co. Jest plan, aby tego dropa jakoś kurwa przenieść, ale to się jeszcze zobaczy, jak to wyjdzie wszystko. Bo wyjdzie jak zwykle to u nas ma miejsce w praniu. Ja się zabieram za step downa, upierdolę jeszcze korzeń. No i co, widzimy się jak to zrobię, będziecie mieli pewnie jakieś przebitki z tego. Tutaj jeszcze młody wkręca i wygląda to myślę lepiej. Mam nadzieję, że obok wrzucę wam kadr, jak to wyglądało poprzednio i myślę, że będą jakieś testy zaraz, no bo przydałoby się zrobić, bo step down jest dużo łagodniejszy i teraz nie powinno być dobra, teraz powinien nie powinno być efektu, że wdupia strasznie i że praktycznie wisisz w powietrzu przez 5 sekund, bo to ma być hopa napędowa, która ma być dość płaska i mam nadzieję, że teraz będzie taka, jaka być powinna. Ja myślę, że zaraz się właduję z rowerem na górę i zrobimy taktyczne testy tego pięknego cuda technologii, inżynierii, kurwa, milonowskiej czy tam grodziskiej. No i tyle. Ja powiem ci tak, kurwa, nie, to lądowanie będzie trzeba przerobić. Kąt większy jebnąć. Wybicie nie, ale na lądowaniu mnie trochę wgniotło. Weź jeszcze raz.
przeleciał. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzisiaj zrobiliśmy trochę sporo rzeczy, bo skończyliśmy tego stepdowna. Tylko będzie trzeba jeszcze lądowanie zrobić, ale wybicie jest już zrobione, jest w miarę płynne. Tylko że trzeba przesunąć lądowanie po prostu dalej, żeby hopa była bardziej przyjemna, a nie była taka, że w dupia strasznie na lądowaniu i lądujesz i kurwa walczysz o życie. Wygląda to tak. Tylko lądowanie mamy za blisko. Jeszcze poprawiłem tam kurwa kable, pomocowałem na dole, bo mnie to wkurwiało, gniazdko dokręciłem. I co, myślę, że się na dzisiaj można zbijać. Więc na dzisiaj żegnam i zobaczymy się pewnie jutro. Dobra, taka wstawka ode mnie jeszcze. Kupiłem GoPro Hero 7 i prosiłbym Was, abyście w komentarzach ocenili, czy jest jakaś poprawa jakości, bo wszystkie ujęcia od tego momentu filmu będą realizowane właśnie z tej kamerki. I mam nadzieję, że się poprawił, więc zostawcie komentarz. Kolejny dzień, kolejne szanse, lecimy dalej z budową spota. Dzisiaj zajmiemy się lądowaniem, a mianowicie przesunięciem go o jakieś kurwa 1,5 metra, więc będzie trzeba dosypać tak 1 tonę ziemi, jak nie lepiej. No i nie pozostało mi nic, jak kurwa powiedzieć, że lecimy kurwa z tym. I tyle. Lecimy z robotą. Nie.